Witam serdecznie w zupełnie innym podsumowaniu. Tak, wszyscy wiemy, mam tu burdel, ale z drugiej strony czasami ten burdel zdradza trochę sporo, co tu będzie się później działo, albo co może się pojawić. Przejdziemy do innego podsumowania muzycznego, tym razem przyrządzonego przez patrona oczywiście prestiżowej technologii, no może nie do końca prestiżowej, bo mówimy tu oczywiście o Apple'a, czyli ludzi, którzy uratowali rynek muzyczny. Naprawdę mówiąc, gdyby nie Steve Jobs, to większość by skończyłaby pod mostem, albo by się absolutnie nie odnalazła. No bo wiecie, Apple to jest firma, która wymyśliła coś takiego jak iTunes, a raczej to spopularyzowała. Bo ciężko mi powiedzieć, kto był pierwszy, aczkolwiek iTunes to jest chyba najbardziej znana ogólnie platforma, która no, jest początkiem która była nawet początkiem, a nawet wręcz podwalinami pod dzisiejszy rynek muzyczny, jakim są oczywiście serwisy streamingowe. I Apple też postanowiło przejść do takiego, i chodzi, bo oni to robią kurwa lepiej, powiem tak. Ja wiem, taka technostrefa to się sra, że ukradli pomysł od Beatsa, pomijając de facto to, że Apple po prostu Beatsa kupił. Zresztą przecież produkty marki Beats, takie jak te 10-letnie słuchawki, można i tak było kupić w App Store, więc XD. Ale przejdziemy oczywiście do podsumowanka. Okej, mam już przygotowany replay. No, mój Apple Music nazywa się Hunter, zresztą widać Pokemona tutaj właśnie. No tak, ogólnie Apple tutaj postanowiło trochę inaczej podejść do podsumowań. Tu to podzielone zostało to na dwie części. Najpierw mamy skrót taki Cornerica. Tak, Lorna leci. Chyba wiecie. This big minute makes the big. Oj, to jest. Tak. 6. 16 tysięcy. 406 minut. To chyba jest dużo. Aż można by to policzyć na kalkulatorze w sumie. Więc wyciągamy kalkulator. Wpisujemy sobie wynik, byśmy, tutaj też poszło w minuty wcześniej, akurat jak wiecie były godziny, też dam link w opisie do zeszłorocznego podsumowania. No i tak, dzielimy to na 60, bo tyle minut ma godzina jedna. Wyszło w zaokrągleniu 1107 godzin. Tak, w odróżnieniu od Apple. Odróżnie od Spotify'a, Apple akurat o dziwo dodaje dodatkowe minuty. Zresztą też wstrzymywałam się z tym podsumowaniem z tego powodu, by poczekać trochę na ten dzień. O, tutaj tak by się tu dużo nie zmieniło, więc to miałoby tu większy sens niż na przykład tutaj dawanie w 1 grudnia, no bo przynajmniej tutaj ma. I tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, w odróżnieniu od Spotify'a, Apple akurat tam jeszcze uznaje jeszcze całą resztę. Tak, też warto zaznaczyć, to podsumowanie też wlicza listopad i grudzień. I oczywiście do 1 stycznia dane są ucinane, czyli w skrócie nie pojawia się nic nowego dotyczące 2002. I w międzyczasie, kiedy zaczynamy słuchać tego już w następnym roku, tworzy się nam tu nowa analityka. Ale dużo godzin. W sumie patrząc na to, różnica jest tu ogromna. Można by powiedzieć, że na Apple Music słuchałem 3 razy więcej. I ten year makes needs anthem. Każdy rok potrzebuje hymn. A tym hymnem został Sun and Ether od Lorna Shore. I to jeszcze singlowa wersja. Bo to chyba jest, z czego co widzę, wersja singlowa, a ja już posiadam nawet i album cały. Chyba przy recenzji House of Golden Bones Part 1 się nawet pojawia. Zresztą chyba mam nawet tutaj
co prawda upierdolony. Tam skądś, nie wiem, skądś. No ale jest tutaj Rolda, nawet i fizyczna. Znaczy tak, jak mówię, ten Reels dużo nie mówi. Zaraz przejdziemy do całej... Zlorna dostała kinę. Nie. An artist who sent the tone. Artist, który daje ton. I tutaj... Tutaj jest tak samo jak na Spotify, Slipknot, to wiadomo. Chociaż dużo to też wynika z tego, bo jechałam na koncert zaległy. Chyba niestety nie wyczyszczę. Bo w zeszłym roku, jak wiecie, był Trivium, więc... O. Kurwa, nie działa. O! An album you can repeat. Album, którego repeatujesz. To jest rzecz, która zapewne większość z was oglądając Spotify'a zapewne zazdrości. I tak, widziałam TikToka jakiejś durnej baby, co z tym za... A, przecież minimalizm! Wiecie, większość z czego, co ja słyszałam, no na przykład ja jestem też na tej grupce, tym Discordzie autentycznej zupki, to naprawdę niektórzy ludzie chcą tych albumów na tych podsumowaniach. Apple odpowiada na wasze potrzeby. No i tu jest zaskoczenie, bo tu jest Hangover Music Volume 6 od Black Label Sociality, więc... No, jestem zdziwiona, no bo raz słuchałam tego albumu. No chyba, że liczą się jakieś jeszcze dodatkowe odpalenia, bo też trzeba zaznaczyć, że to niekoniecznie musi... Bo tutaj liczba wyniosła 57. Chociaż, no tu też Apple chyba nie zliczył, bo tu chyba jednak powinien bardziej być underdog. Black Label Sociality. Więc pewnie większość z was zazdrości takich rzeczy. Just with break! Gatunki z zasięgiem. No tutaj... Tutaj znowu jakieś bez dziwactw. Choć tutaj Apple Music akurat Def i Black daje jednocześnie, ale wygrał tu metal. Tak jak powinno kurwa być. Metal. Metal. Tak powinno być. Że pierwsze, bo przecież to jest taki basic gatunek. No a drugi, hard rock, rock, alternative i death metal. Tak to kurwa powinno być! No i to jest wszystko. No to jest taki skrócik. Więc to jest ta pierwsza część podsumowania, replay, bo tak się nazywają od nich podsumowania, czyli ten highlight reels. Teraz przejdziemy do tych bardziej szczegółowych. Tak, posłuchaliśmy sobie na koncie Apple Music Hunted 6190 piosenek. Naprawdę dużo. Ale kilka z nich wpadło ci w ucho. No i prócz wspomnianej Sun and Eater od Lorna Shore. Później przejdziemy trochę do tego, co jest na replayu. Drugie miejsce, Swallowing the Rabbit Hole od Code Orange. Ten album jest już 2 lata na rynku. Dalej jest nieśmiertelny, powiem tak. Jestem zaskoczona, 2 lata na rynku. Trafił już do albumów kultowych. Trzecie miejsce, Might Over Might od Norma Jean. Tu widać inne tony tu się uderzają. Czwarte, Hollywood and She Did od Levitain. Piątkę zajmuje Iowa. No widać już ta playlist. A, i tu mamy nawet top 10, bo oprócz oczywiście tych wymienionych, mamy 6, co zaskakujące, Darkest Hour, Iron Maiden z najnowszego, ostatnio wydanego albumu Maidenów, czyli Senjutsu. Chyba jestem jakimś nielicznym masochistą. 7 miejsce zajmuje Survivors od Devil Wears Prada, bo akurat na gdzieś w top 10 akurat jest Devil Wears Prada Spotify'a, ale na Spotify'u tutaj jest inny utwór z ich przedostatniej płyty. Tu mamy akurat Survivors z bardzo kultowej epki, jaką jest Zombie, więc no... epki jaka obowiązkowa, zresztą jest nawet jej fajny sequel.
uspełnia jest ten Dead Butterflies Architects i to jeszcze również z nieśmiertelnego albumu Who Chose the Dead That Wish Exist. Chyba tylko ja takie albumy słucham. Czyli cała reszta tam to po 20 widać, bo tutaj widać, że tu nie ma jakiegoś konkretnego. No, mamy jeszcze The Wolf is at Whitechapel z Kina, którego sobie przed chwilą zgrałam. No i Dead Alone od In Flamesa. Świetnie. Słuchali chyba już 647 artystów. Only Hurtful make the spotlight, tylko kilka. No, z prostu wspomnianego Slipknota znalazł się również w Trivium, który również się znalazł na Spotify. I tu jest zaskoczenie, bo tutaj jest Iron Maiden. Jak kurwa nie przesłyszeliście się, tutaj na Apple Music w top 5 jest Iron Maiden. I również topka wygląda tam inaczej. No raczej poza tymi dwoma artystami, to tutaj znowu czwarte miejsce zajmuje Norma Jean. To trochę pokazuje jakiś ze mnie taki ultra purysta. Jakby ktoś miał pytanie, czemu nie lubię nowego Moshes in White. Moshes in White sucks. No i co zaskakujące, też piąte miejsce zajmuje Batory, co zaskakujące. Zespół, który chyba już od dłuższego czasu nic nie wydał. A mimo wszystko... dalej nie znika z topki. No ale oprócz Batorek, oprócz tych pięciu mamy jeszcze In Flamesa. Mamy jeszcze Architect, co zaskakujące, też był na Spotify, tylko że na piątym, tu jest na siódmym. Converge. Metallica się nawet znalazła. A Metallica, ja dopiero co nadrabiałam Lux Eternal. No i dziesiąte Bring Me The Horizon też. Część topki, czyli tutaj tylko A Day To Remember się nie znalazł. Znaczy wcześniej był Wesley Snipes, ale Ben T.H. tutaj. O, i to jest to, co zazdrości, tak jak wspomniałam wcześniej, większość posiadaczy konta Spotify Premium. Czyli właśnie, jakie się słuchało albumy? No, z czego co naprawdę niektórzy ludzie naprawdę o to proszą Spotify'a i się doprosić nie mogą. Za to dostaliśmy znowu zjebane aury. You played. Tak, odpalaliśmy aż 361 albumów. This told out. Te nam skradły serce. Oprócz wspomnianego Hangover Music mamy Underneath od Code Orange. Tak, pomnę, ta płyta, 2 lata na rynku. A u mnie już jest tak kultowa jak najnowszy Black Label Sociality. A bardzo dobra płyta, to ja polecam, to ja już uznaję jako the best of the best. To jest jedna z lepszych płyt, jaka wyszła w tej dekadzie. No, trzecie miejsce, The End So Far. No cóż, mogę powiedzieć, kocham, bardzo fajna płyta, mi się podobała. Czwarte, Dragon and the New Mountain in Believe in You. No, pomijam już de facto, że sama płyta ma aż 20 tracków. Tak, to ma 20 piosenek, ale ta płyta nie wynudza. Jest to najlepszy długogrający album tego roku. To naprawdę jest długogrający. No, naprawdę długo grający, bo on ma tam, o Jezus, prawie 2 godziny, chyba, nie 2 godziny, to chyba jest godzina półtorej grania, ale bardzo dobry, z tego co wiem, to ten album nawet Grammy dostał nominację, więc zasłużona nominacja, tutaj Grammy nie zjebało. No i Zealot Abrador, Safe Title, też bardzo dobry album, ja to słucham. Znaczy o niektórych, o tych albumach, tych trzech pierwszych, to powiem pewnie w najlepszych utworach. Oczywiście jak przesłucham wszystko. Ale co jeszcze oprócz tej piątki? The Dead of the Peace of Mind od Bad Omens. Pain Rames! Lorna. Lorna zdominowała Apple Music. No, a z czego sobie trochę się wybili, mimo iż ich kawałki są naprawdę też... Znaczy Pain Rames to jest też... długi kawał fajnej muzyki. No i kultowy Shogun. No ale tutaj jest zaskoczenie, tu się zmieniło. Wcześniej była Yoa i tam The Story So Far. 9. miejsce, True Power od iPrevail, też bardzo dobry album.
Aj, dość bardzo kontrowersyjna, bądźmy sobie szczerze, bardzo kontrowersyjna chyba dla niektórych z was. Znowu muszę się coś pojawić. Coś kontrowersyjnego. The classic symptoms of the broken spirit architects. Hate me or not, powiem po prostu niepopularną opinię. The classic symptoms of the broken spirit jest zajebiste. Nie wiem, mój mózg miał inne odczucia niż recenzentów, chociażby to, że ja chciałem tego nawet jeszcze raz słuchać. No i mam 34 odgrań. I znowu rzecz, która posiada czas Spotify'a, będą zazdrościć. Słuchajcie, 18 playlist. No, doszło chyba niezbędnik. No i tu jest topka, wiadomo, najlepsze na streamy, czyli oczywiście playlista używana między innymi do grania na streamach na Twitch, więc tutaj zapraszam was na Twitch, link w opisie. No, czyli tutaj chyba nie powiem. Nie ma tu żadnych zaskoczeń, że tutaj po prostu będą playlisty autorskie. Tak, drugie miejsce, Lato, którego nie znasz, to jest naprawdę już długo grająca playlista. No, potem było nas mięcioro i mieszkaliśmy w Wieżorze. W sumie jestem z tej playlisty najbardziej dumna. To tłumaczy dominację Lorna Shore, bo tam dużo jest tej Lordy, tam sporo tej na tej playliście jest. Foliarskie party na czwartym. Mnie to nie dziwi, bo w sumie foliarskie party to ogólnie tam, tam to naprawdę było sporo odklejek. No i Achta jesień. Pewnie zimy jeszcze masz tak często, nie? Że teraz przejdźmy do replaya w sumie. Tutaj wiecie. O! Swords and Pants! This story is so far. O! Morfina! Nie wiem, czemu dałem to do foliarskiej oparty. A, już wiem. Bo są ludzie, którzy się uzależniają od morfiny albo uważają wszystkich foliarzy za ćpunów. Mamy jeszcze Digital Path, Translover of Dystopia, mamy Lords of Lies. O, tutaj chyba podobnie jak na Spotify widzę What's My Age. Tu chyba Solid Pens chyba też, ale tego nie, tego chyba też nie było. To na pewno nie było, tego nie było. O, tego też nie ma, Hello Among the Wolf od Erkony. No, szczerze, że ciekawe. Lorna! Więcej Lorny! Into the Earth z najnowszego Pain Rames. No my stąpając po niepewnym gruncie. Jest polskie, ale klasik polskie. Mamy nawet Within the Mights od Defa. Mamy Testament. Znowu Slipknot. Mamy Profesury. Mnie śmiesz... Ja pamiętam, że śmieszył mnie na grupce Atorka, tego foliarzyka, że dali Profesury, wiecie, ja się zastanawiał, kurwa, czy oni się zaorali, bo akurat Profesury jest o foliarzach. You and... Znowu mamy ten Underdev, tym razem You and... You Alone. Znowu mamy Senjutsu. Dziwne, że nie znalazło się w topce. O, to jest coś, co się znalazło w top 5, czyli Sing with the Damage We're Done. Manar. Tu mamy Blood Moon. Tu mamy Kata. Rip Kosztewski. No, spoczywaj w pokoju. Widzimy się w piekle. Powiem tak, Luczyk, czemuś ty zjebał legendę. Akumu z Nergalem? Parasite Eve? Ja się dowiedziałem, że ta piosenka jest bazowana na jakiejś grze o tej samej nazwie, więc tu... Englishtainment! Widzę, że tutaj jest kilka smaczków, które na Spotify nie występują. 43% Brunt. Znowu taki klasyk devcore'owy, wiecie, Purizm! Fear of the... Fest of the Fire! Fears of the Fire! I znowu mimizmy... I znowu beka z foliarzy w postaci 30 milionów ekspertów odżywienia i prawa. Tu mamy Incava, Lost in the Air. Tu mamy Sempertala, czyli mamy House of the Wolves. Ten się nie wiem, więc...
Widzę, że Arwelka mi nigdy nie zniknie. Taniec jeleni z systemów dodą. Zamrożone morze. Mamy tutaj klimaciki a la... Wiecie, Mongolia? Znowu Slipknot. Glory Hammer. Znowu Slipknot. Znowu Lorna. Tu jest... Tego nie ma. I to jest The Small Speaks vs. A Great Forest. I znowu Kat porwany odem z albumu od tych wymarłych światów. Paranoia Shield. Czyli wiecie, tarcza paranoi, znowu Dread Escape Plan, czyli już chodzimy już w takie purystyczne tony. How to Survive of Mice and Men. To jest ten z... Aurejem Pawlejem na wokalu. Akurat ta Sky mi się bardziej podobał. Ale nie ujmuję temu nowemu albumowi. Raise a Geist. Znowu Bring Me the Horizon i Sempermental, znowu Legend Album. O, Body Bag. W sumie, ale nie tak wysoko jak na przykład na Spotify. Wilk i Baranek od Sodoma. Tu mamy kilka takich mało. W sumie tutaj mamy coś mniej znanego, Danger Earthquake. Chociażby, no więc pewnie tego nie znacie. To już chodzimy, już będzie. Folia? Maiden. Fuckburgers. Skarda Martyr, z czego co dobrze pamiętam, Skarda Martyr to jest jeden z pobocznych projektów John Drisona świętej pamięci, więc też spoczywaj w pokoju. Też taki klasyk jak Passenger. No pierwszy single Tamashii no Hokai, bardzo. To był bardzo solidny single. O, już też chodzimy nawet w indyjskie klimaty, bo tu jest jad od Blody Uda. Rakshak. No, z ciekawszych rzeczy to też dostaliśmy Fenora. At the Gates. Ulvera. Of Mice and Men. Tym razem z Carlingiem. Znowu klasyczny System of the Down. While She Sleeps. Znowu puryzm. Powerwolf i Moskwa w po ciemnościach, wiecie, Third Sight, Alien Love Call. To będą ciekawe rzeczy, tutaj jest szczerze słucham. Należy zebrać drużynę, lochy i smoki. Chyba nie muszę wam przedstawiać, jak zajebiste to są lochy i smoki, z taki polski akcent, tylko New School. Oczywiście, żeby też nie było, rap też się znalazł z Sebiksy. Z Wieniawą. Wolf of Siberia. I znowu Judgment Day, znowu True Power, i znowu Manare. I Bladmon. A jeszcze się znalazł najstarszy Trivium. Ember to Inferno. To jest, nie zestarzało się to jakoś super, powiem. The Devil Deliver! Truchło strzygi, znowu While She Sleeps! Nawet Stan Sour! Tak swoją drogą niedawno odświeżałam ten House of Bones. Przypomnę, możecie zobaczyć to na kanale. Big Thief mam. No tu mamy Incave'a, tylko nowy Incave. Tu stary While She Sleeps, znowu mamy Big Thief. No, w sumie sporo z tego Dragon and New More Mountains, I Believe, i... A to, tak jak mówię, bardzo fajna płyta. No, ona jest bardzo spokojna, co udowadnia trochę, że nie słucham tylko jakichś gniewów. Motherfucker. To jest ten lepszy Five Finger Death Punch, nie słucham tych jakoś super nowych. A, klasy. To jest znowu Puryzm, J-Dog, to jest J-Dog to Kult, polecam. Znowu Raise a Geisty mamy, stary Brainwashed, Paranoia od A Day to Remember. No, Raise a Geisty mamy Dark Side od Infamous, Rebel to Reign. Tu mamy znowu to Rest of the Full Circle, Darkness Has a Turn. Aczkolwiek, kurde, ale tam sporo jest bardzo niszowego stuffu na tym. W sumie to widać jak...
nie chce mi się synonim tego, jak bardzo... O, bardzo... O, mamy jeszcze klasyk, mamy znowu Gruhammer, tu mamy znowu Pury, znowu Lochy i Smoki. No i na ostatnim miejscu Czarny Sezon od Katatonii. Z bardzo starego albumu, powiem. No i w sumie to tyle. W sumie ta aplowska muzyczka się zapowiada ciekawie. Z ciekawości mogę jeszcze zobaczyć Last FM, jak to wpisuje się w to łącznie to i to, bo też trzeba zaznaczyć, że Last FM akurat nieco lepiej podchodzi do podsumowań. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.